Zapraszamy na cykl Co robią geografowie, organizowany przez Oddział Olimpijski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Porozmawiamy w nim z geografkami i geografami o ich pasjach, o ich pracy zawodowej, o tym, do czego przydaje się wiedza geograficzna. Zapraszamy. Badamy te tereny, gdzie ta zmarzlina ma takie masywne soczewy lodu. To na Syberii nazywa się Jedomą i ta nazwa się też naukowo przyjęła. Na Alasce kiedyś nazywano to mak, czyli po prostu błoto. I efekt topnienia tej zmarzliny z masywnym lodem jest taki, że właśnie dużo wody odpływa, są też takie osuwiska, z angielska zwane thew slump, czyli taki zsuw tej błotnistej materii. Burze soporkomórkowe mogą trwać nawet kilkanaście godzin i to nie jest przesada. Zdarzały się przypadki, że takie burze rozwijały się na przykład nad południem Niemiec, no i dochodziły spokojnie w rejon Litwy, Łotwy, przechodząc przez całą Polskę. No to są już duże dystanse. No niesamowitym wyzwaniem, jeśli chodzi, wspomniałeś o tą przyszłość kartografii teraz, która stoi jak i przed wieloma dyscyplinami, to jest sztuczna inteligencja i wykorzystanie jej na przykład do personalizacji naszych map, tak? Więc nasze mapy i wskazówki w Google przecież nie będą identyczne, ale będą dopasowane do tego, jak wcześniej wybieraliśmy, jakie były nasze wcześniej drogi. Kiedyś ktoś mówił, że wy tu każecie wykuwać na tej geografii, ile się wydobywa węgla w Polsce tam w jakichś latach. Nie, absolutnie nie. To, że jest wykres, nawet taki o właśnie wydobyciu węgla tam w jakichś latach, to nie po to, żeby zapamiętać jakieś wartości. Oczywiście, że od wielkości warto znać, że wiedzieć, że mówimy o milionach ton, a nie tysiącach czy miliardach, prawda? Ale o to, jak zmienia się to wydobycie, dlaczego spada, jakie są tego konsekwencje.